Dzień dobry, Agnieszka Kobus-Zawojska. Dzień kobiet co prawda za nami, ale my dzisiaj w magazynie mamy zdecydowanie kobiecy odcinek. Czy edukacja olimpijska jest potrzebna? Co robi Polski Komitet Olimpijski poza wysyłaniem olimpijczyków na igrzyska? O tym między innymi zaraz porozmawiamy. W studiu są już ze mną trzy kobiety. Monika Myszkowska, menadżerka w dziale kultury i edukacji olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, koordynatorka konkursu, o którym też porozmawiamy. Dzień dobry, Monika. Dzień dobry. Katarzyna De Berny, olimpijka, złota medalistka Mistrzostw Świata i Europy. Cześć, Kasiu. Dzień dobry. No i Katarzyna Niedźwiecka, dwukrotna medalistka olimpijska. To najpierw do Kasi i Kasi pytanie. Czy zawsze chciałyście pracować w Polskim Komitecie Olimpijskim? Myślałyście o tym, będąc zawodniczkami? Ja może zacznę. Jeżeli chodzi o pracę w Polskim Komitecie, to szczerze, znaczy zawsze to było miejsce bardzo szczególne dla nas, bo to jest dosłownie dom dla polskich olimpijczyków. To jest takie miejsce, gdzie my pojawiamy się tam przed wyjazdem na igrzyska i również tam wracamy po igrzyskach, więc to jest taki dom dla każdego właśnie sportowca, gdzie będzie czuł się dobrze, więc ja czuję naprawdę ogromne szczęście, że mogę w tym miejscu pracować, szczególnie z takim fajnym tematem, czyli propagowanie tej edukacji olimpijskiej, co to w ogóle jest olimpizm dla dzieci właśnie, tak naprawdę dla wszystkich. I czy to dla dzieci, czy to dla trochę starszej, więc ja szczerze o tym tak ciągle nie marzyłam, w domu. Ale cieszę się, tak, dokładnie. Czuję się prawie jakbym była cały czas w domu. Kasia? Ja podzielam zdanie mojej koleżanki Kasi, jednakże u mnie troszeczkę było inaczej, gdyż z wykształcenia jestem kulturoznawczynią i ze specjalizacją animacji i kultury. I jakoś tak w naturalny sposób, kiedy weszłam do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, od razu zaczęłam zajmować się projektami kulturalno-edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży, łącząc w zasadzie to, co mnie w życiu kształtowało, czyli sport i kulturę. I też jestem szczęśliwa, że od 10 lat wdrażamy bardzo dużo różnych, najróżniejszych, najciekawszych programów do polskich szkół. Prowadzimy Szkolną Akademię Olimpijską, przygotowujemy właśnie szereg konkursów, wystaw, przygotowujemy materiały dydaktyczne, metodyczne dla nauczycieli, nie tylko wychowania fizycznego. Więc ta nasza działalność jest szersza niż się ludziom wydaje, bo Monika, pytanie do ciebie. No nie ukrywam, że nieraz się spotkałam z tym, że po prostu Polski Komitet Olimpijski pakuje tych olimpijczyków i co 2 lata wysyła ich na igrzyska. Czym się jeszcze zajmujecie, tak konkretnie? Tak jak powiedziała Kasia, jest to szereg projektów o charakterze edukacyjno-kulturalnym, sportowym. Konkretnie organizujemy co roku, od 2020 roku, bieg Fair Play PKOL, tutaj przy współpracy z klubem Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest to akcja, która zaprasza uczniów szkół z całej Polski do świętowania Światowego Dnia Fair Play, do promocji właśnie wartości olimpijskich poprzez sport. Dodatkowo, to jest tylko skierowane do dzieci, czy dorośli też mogą w tym brać udział? Głównie do uczniów. Głównie szkoły są takimi interesariuszami naszymi. Czyli poprzez sport uczymy. Tak, dokładnie tak. Przez doświadczenie sportowe. Dodatkowo dla nauczycieli są nasze akcje. Tutaj konferencja i warsztaty dla nauczycieli Kreator Sportu. Absolutnie autorski, nowatorski program takiego szkolenia. Wykraczamy tutaj poza tak naprawdę podstawę programową WF-u i staramy się, aby nauczyciel wzbogacił swój warsztat o takie innowacyjne, alternatywne metody, aby widział w uczniu absolutnie potencjał. I oczywiście tutaj ogólnopolski konkurs imienia Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej. Kasia, pytanie do ciebie. Czy edukacja olimpijska według ciebie jest potrzebna? Ty jako mama widzisz to, że dzieciom powinno się wpajać tą ideę olimpijską od najmłodszych lat. Jak ty to widzisz? Czy jest z tym problem? Czy to jest potrzebne? Ja mam fajne też spojrzenie tak naprawdę z każdej jakby kategorii, bo jako sportowiec przez ponad 20 lat, jako teraz mama, jako przede wszystkim kobieta i osoba, która wie, co sport daje, to uważam, że taka edukacja jest bardzo ważna na każdym etapie właśnie życia, czy to od właśnie małych dzieci, czy po nauczycieli, czy rodziców, ponieważ wiemy, że igrzyska są dla olimpijczyków, dla sportowców, oni jadą zdobyć tam medale i wiele, wiele z tych wartości się właśnie łączy, dlatego my dzięki tej edukacji możemy się właśnie dowiedzieć, co to właściwie są te igrzyska, co one dają, czego nas uczą, dlaczego warto, żeby ten sport był, więc to są tematy takie naprawdę, wydaje nam się, że podstawowe, ale niestety bardzo mało ludzi wie, co chyba to właściwie znaczy. Chyba zwłaszcza w dzisiejszym czasie. Dokładnie, więc to edukuje w bardzo dobrą stronę, pokazuje przede wszystkim, że sport powinien być dla każdego, jest dla każdego.
dlaczego i każdy powinien znaleźć miejsce, dlaczego, po co właśnie my możemy to szerzyć, żeby zarazić do tego ruchu, bo to jest najważniejsze. To jest najważniejsze dla zdrowia i po prostu pomaga nam lepiej się rozwijać. Kasia, robicie też spotkania z olimpijczykami. Czy szkoły chętnie chcą brać w tym udział? Czy macie jakiś feedback od uczniów, od nauczycieli? No, przemawiają za nami liczby, bo w biegu Fair Play, jeszcze tylko powiem, wzięło udział 300 tysięcy dzieciaków w ubiegłym roku. W kreatorze sportu każdorazowo zapisuje się 100 nauczycieli, co równowarte jest 100 szkołom. Szkolna Akademia Olimpijska, czyli spotkanie między innymi spotkanie z olimpijczykiem, ma tak napięty grafik, że nie możemy się naprawdę wyrobić z lekcjami. A prowadzimy tę akademię tylko we wtorki i we czwartki z uwagi również na ten nasz bogaty program działalności. Więc szkoła może, przepraszam, że cię przerwę, wziąć udział w tych projektach? Wystarczy zapisać się przez kalendarz ze strony internetowej olimpijski.pl, zapisać się do Szkolnej Akademii Olimpijskiej i wybrać jeden z tematów, który będzie... I przede wszystkim są to zajęcia bezpłatne, więc dlatego też dostępne dla każdego. A czy olimpijczycy chętnie przekazują swoją wiedzę, Monika? Czy... Jak najbardziej, te spotkania w Szkolnej Akademii Olimpijskiej, to jest kilka zajęć, między innymi o fair play, o igrzyskach olimpijskich, historia igrzysk olimpijskich, o dopingu w sporcie, o profilaktyce uzależnień, ale te właśnie spotkania z olimpijczykami są o tyle interesujące, że oni bardzo chętnie dzielą się swoimi historiami i przede wszystkim te historie są na tyle inspirujące, że myślę, że motywują do uprawiania sportu i do zmiany takich malutkich krokach swojego własnego życia. A w którym temacie najczęściej chcą brać udział szkoły? Do którego tego tematu się zgłaszają? Bo rozumiem, że jest o antydopingu, spotkanie z olimpijczykiem, fair tak? Play. Fair play. Myślę, że fair play właśnie jest takim najbardziej popularnym tematem. Tak. Zresztą zagadnienie fair play znajduje się w programie podstawowej szkoły podstawowej. Podstawie programowej. W związku z tym szkoły najchętniej wybierają ten temat, ale również historia igrzysk, wartości sportu jest też w kręgu zainteresowań nauczycieli właśnie z uwagi tego, że naszą chęcią jest nauczyć dzieciaki świadomego odbioru igrzysk olimpijskich. Właśnie bo olimpijczykiem jest ten, kto jedzie na igrzyska, ale my uważamy również, że olimpijczykiem jest wyznawca olimpizmu. Czyli każdy z nas, kto szanuje... To musi taki przekaz iść w świat. Zdecydowanie, że olimpijczykiem może być każdy poniekąd. Mm-hmm. A promocja zdrowego stylu życia, sportu, przychodzą do nas maluszki od przedszkola, przez pierwsze klasy szkoły podstawowej. Spotkania z olimpijczykiem, sama dobrze wiesz, mogą zainspirować młodzież do uprawiania sportu. Nigdy nie wiemy, o komu właśnie to ziarenko olimpizmu przekażemy. Dokładnie, ja pamiętam, że właśnie z takiego spotkania wróciłam zainspirowana, a na sali usłyszałam, ciekawe, kto wśród nas będzie olimpijczykiem, i stało się tak, że ja byłam tą olimpijką, więc rzeczywiście ta historia potrafi zatoczyć koło. Monika, ogólnopolski konkurs na opowiadania o tematyce olimpijskiej odbywa się od 1989 roku. Uznany jest przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z 20 najlepszych inicjatyw edukacyjnych. Dlaczego? Czym się wyróżnia? Cieszy się on dużym, oprócz tego, że zdobył uznanie przede wszystkim Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, to wyróżnia się tym, że zwycięskie prace uczniów mogą znaleźć się w publikacji, znajdują się w publikacji, która od 2014 roku ma wersję elektroniczną. Poza tym dzięki udziałowi w konkursie uczniowie mogą zapisać swoje przeżycia sportowe, opisać historię sportową w rodzinie, opisać przygody znanych sportowców. I tak naprawdę konkurs jest nawiązaniem do najlepszych takich tradycji związków sportu i sztuki. Pamiętajmy też chociażby poprzez postać patrona konkursu, Jana Parandowskiego, który był zdobywcą brązowego medalu w olimpijskim konkursie sztuki i literatury podczas Igrzysk 11. Olimpiady w Berlinie w 1936 roku. I każde dziecko może się zgłosić do tego konkursu i wziąć udział. Konkurs jest ogólnopolski. Zapraszamy wszystkich uczniów z klas od 4 do 8 szkół podstawowych z całej Polski. Opowiadanie mogą napisać, to jest minimum 6 stron tekstu. I czekamy na te opowiadania do 12 kwietnia. To zachęcamy wszystkich. Ja do was mam takie pytanie, ponieważ mówimy tu o idei olimpijskiej, o takim pięknym sporcie.
Co uważacie o tym, co jest teraz najbardziej popularne, czyli freak fightach? Czy stoicie w opozycji do tego? Z jednej strony sport, a z drugiej strony wyzwiska. Z kolejnej strony oglądają to dzieci. Co uważacie na ten temat? Chyba nie ma to za dużo wspólnego ze sportem i z tym, co sport powinien ze sobą nieść, czyli autentyzm przeżycia, bo jest to jednak widowisko reżyserowane, nastawione, coś takiego jak jakby paragladiatoryzm, można powiedzieć, lub para wrestling amerykański. Jest to oczywiście typowa komercha, która ma się sprzedać. Ale się sprzedaje. Jak przekonać te dzieciaki, żeby jednak ich inspiracją była Anita Włodarczyk, powiedzmy? Czy da się w ogóle to zrobić w dzisiejszych czasach? Jak uważacie, Kasia? Ja myślę, że się da, tylko trzeba tak naprawdę na wszystkich, nie tylko rodzic ma tutaj jakby zadanie do wykonania, szkoła, właśnie rodzic, podwórko, więc jakby wszędzie musimy szerzyć jednak, że co daje ten sport i na czym on powinien polegać, nie tylko na, przede wszystkim, nie powinniśmy stawiać celu, że zdobywać, żeby być bogatym, mieć te pieniądze, bo to w ogóle nie o to chodzi w całym olimpizmie, właśnie w tej całej idei. Chodzi o to, żeby dbać o siebie właśnie, żeby kształcić te wiele, wiele wartości, dlatego myślę, że trzeba się nad tymi rzeczami skupić, żeby pokazać już małym dzieciom po co i dlaczego. Przede wszystkim... się nie boisz, że twoje dzieci zaczną oglądać właśnie freak fighty, a nie igrzyska olimpijskie? Myślę, że nie, bo przede wszystkim u mnie w domu tego się nie ogląda, więc to już też nie będzie raczej miał możliwość, jeżeli gdzieś tam obejrzy w przyszłości, no to pewnie zobaczymy, ale u nas, czy jakąś dyscyplinę kochamy mniej, czy więcej, igrzyska zawsze są od rana do wieczora włączone, ten sport ma miejsce, więc myślę, że to właśnie naturalnie przejdzie również na synka, że on też po prostu zobaczy, co on czuje, jeżeli ogląda jedno i drugie. I bardzo duże zadanie spoczywa też na olimpijkach i olimpijczykach. Jednak wywierasz presję, ale też na sobie. Ponieważ to są najwspanialsi przedstawiciele idei olimpijskiej, autentycznego wysiłku i prawdy o sobie samym i o naszym świecie. W związku z tym sport jest jedyną już chyba taką płaszczyzną, gdzie rzeczywiście nic nie dzieje się na niby, tylko dzieje się wszystko naprawdę. Dzięki autentycznemu wysiłkowi innych ludzi mogę poznać, kim jestem, bo tylko ich autentyczny wysiłek sprawił, że ja mogłam się przekonać o tym, czy moje zwycięstwo jest idealne, tak? Tak. A tam, w tych freak fightach, niestety nie ma niczego, co jest wspólnego dla prawdy o człowieku, więc nawet jeśli ktoś się tym chwilowo zainteresuje, niech się zainteresuje, bo trzeba tego unikać. Ważne jest doświadczenie. Ja bym chciała też z tym walczyć, bo szczerze ostatnio, jak widziałam, jak wygląda ta konferencja, jak ci ludzie do siebie się odnoszą i odzywają, to ja się boję, że przyszłe pokolenia będą tak rozmawiać. Ale jeżeli zbudujemy dobry punkt odniesienia w postaci wartości i dobrego doświadczenia właśnie poprzez edukację olimpijską, udział w sportach od małego, taka konferencja prasowa nie będzie zagrożeniem dla młodego umysłu, bo będzie dobry punkt odniesienia. Więc edukować dzieciaczki należy od samego początku i każdy z nas ma swoją rolę do wypełnienia. Nie tylko rodzic, nie tylko szkoła, ale też olimpijczycy i przyjaciele, podwórko, jak Kasia powiedziała. Jest to bardzo trudna droga. Pierre de Coubertin, który urodził się 160 lat temu i skrzesił igrzyska olimpijskie dla naszego nowożytnego świata, przecież sam powiedział, bo jego zadaniem było wskrzesić igrzyska olimpijskie i przeprowadzić reformę edukacji we Francji. Powiedział, że igrzyska olimpijskie poszybowały po niebie jak błyszczący sterowiec, a edukacja musi sobie torować drogę jak kret. I to jest święta prawda. Tak, cel edukacji to jest upowszechnianie filozofii olimpizmu i wartości olimpijskich, o czym pięknie powiedziałaś. Ale jak do tego, Monika, mają się rozważania prezydenta MKO Lubacha, jeżeli chodzi o przywrócenie Białorusinów i Rosjan na igrzyska olimpijskie? Czy to się nie kłóci? Co o tym uważasz? Do tej kwestii przede wszystkim odnosił się prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Andrzej Kraśnicki. Tutaj oddam Kasi głos, ponieważ jesteśmy przed lekturą, właśnie po lekturze oświadczenia naszego prezesa. No, pan prezes Andrzej Kraśnicki i Polski Ruch Olimpijski, Polski Świat Sportu sprzeciwia się udziałowi Rosji i Białorusi w rozgrywkach olimpijskich z uwagi na to, że kiedy cały świat decydował się na zakazaniu Rosjanom i Białorusinom
właśnie udziału w ruchu olimpijskim, kiedy wybuchła wojna. No przez ten rok nic się nie zmieniło, a wręcz przeciwnie, wojna się pogłębiła, ginie coraz więcej sportowców, niszczona jest infrastruktura sportowa w Ukrainie, a więc szanse na udział ukraińskich sportowców w Igrzyskach Olimpijskich tak naprawdę maleją. Wojna trwa, jest coraz gorsza, nie widać jej końca, więc nie ma naprawdę powodów do tego, żeby odmieniać decyzję. Więc Polski Świat Sportu z panem Andrzejem Kraśnickim na czele sprzeciwia się decyzji MKOL-u po to, aby tej decyzji, która luzuje wcześniejsze deklaracje. Już 35 krajów tak podpisało się pod oświadczeniem, aby nie decydować się na zgodę udziału Rosji i Białorusi w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. A czy powiedzcie mi, jeżeli chodzi o edukację olimpijską, rozmawiacie z dziećmi o wojnie podczas waszych spotkań? Mówicie o tym, poruszacie ten obszar? Akurat czy ten temat wojny, wiadomo, że jeżeli właśnie mówimy o historii igrzysk, czyli co tak naprawdę nawet nawiązuje symbol największych igrzysk, czyli te koła na białym tle, czyli właśnie pokój, który powinien w tym czasie panować, i wtedy są pytania ze strony dzieci, a co jeżeli właśnie jest taka sytuacja teraz na świecie. Ja staram się raczej nie poruszać czy dogłębniej tego tematu, ponieważ uważam, że to nie jest miejsce. Przede wszystkim w czasie igrzysk i olimpiady świat powinien ze sobą, igrzysk to już 100% po prostu powinien panować pokój, nie powinno mieć miejsca jakiekolwiek wojny, więc mam nadzieję, że po prostu to tak będzie przed następnymi igrzyskami. Więc ja ten temat raczej staram się za długo po prostu nie ciągnąć. Rozumiem. A czy uważacie, wiadomo, że to jest takie teoretyzowanie, jeżeli by do tego doszło, czy bojkot nie jest krzywdzący dla nas? Dla sportowców? Tak. W pierwszej kolejności dla sportowców. I czy on ma sens? Jeżeli chodzi o bojkot, same bojkoty, jak dowodzi historia sportu, nie odnosiły skutków. Wręcz przeciwnie. Jeżeli już naprawdę ktoś bardzo wewnętrznie sprzeciwia się udziałowi, jeżeli taka byłaby sytuacja, niech będzie to indywidualna decyzja, nie narzucona od góry. Sport powinien być apolityczny. Narzucenie bojkotu jest decyzją polityczną. W związku z tym sport musi być uwolniony od tego, co jest wyższą instancją, powiedzmy, albo wyższą decyzją. Polski, jak i międzynarodowy ruch olimpijski tworzą ludzie, więc to jest normalne, że pojawiają się różne problemy, kłopoty. Trzeba je rozwiązywać również po ludzku. Ostatnie pytanie, bo niestety czas się kończy. Monika, gdzie prezydent Bach ma wartości olimpijskie w tym momencie? Gdzie ma? Tak. Myślę, czy w ogóle je ma? Nie, myślę, że jak najbardziej. Jest to pewnie w bardzo trudnej sytuacji, tak? Natomiast wierzę w to głęboko, że jednak te wartości olimpijskie ma głęboko w sercu i no, zwycięży jednak tutaj absolutnie sprawiedliwość i pokój i absolutnie będzie pamiętał o tym, że też sport jest takim narzędziem do pokojowego rozwiązywania różnych sytuacji konfliktowych, tak? Nie moją rolą jest tutaj tak naprawdę decydować o tym, ale wierzę w to, że jednak takie pozytywne wartości zwyciężą tutaj. I prezydent Bach też o tym obudzi. Czyli mówimy nie dla Rosjan i Białorusinów, rozumiem. Takie jest podsumowanie tej rozmowy i mówimy tak dla edukacji olimpijskiej i tak dla dzieci, żeby zgłaszały się do konkursów, które wnoszą bardzo, bardzo wiele. Dokładnie. Tak mogę podsumować, dziewczyny? Pięknie. Idealnie to zrobiłaś. Dziękuję.